serdecznie. Tak jak właśnie zostaliście poinformowani, postaramy się Wam przedstawić nasze próby na wielozadaniowość w PHP. W ogóle skąd to się wzięło, opowiemy Wam trochę o naszym produkcie, z tego względu, żebyście mieli pewien kontekst sytuacji, dlaczego w ogóle mamy takie problemy, z czego one wynikają. Więc ja się nazywam Marek, jestem ze mną Marcin. Witam. Taka krótka agenda, tak, tak jak powiedziałem, troszkę o nas, czym się zajmuje nasza firma. Opowiemy o naszym produkcie, czyli iPresto. Na tym produkcie otrzymamy właśnie naszą prezentację. Powiemy, jaka jest skala tego produktu, żebyście mieli świadomość tego, z jakimi właśnie problemami się borykamy, z jakimi będziemy się borykać. Na pewno jakie w przyszłości czekają nas niejedne jeszcze wyzwania w tych tematach. Pokrótce powiemy, jaką technologię wykorzystujemy i przejdziemy później do tak zwanego meritum, czyli case study, gdzie omówimy Wam przetwarzanie danych do analiz w tle, aktualizację wielu baz jednocześnie i problemy, procesy działające w tle. To są takie trzy tematy, które będziemy chcieli z Wami poruszyć. No i oczywiście na końcu czas na pytania, natomiast jeżeli będziecie mieć jakieś pytania w trakcie prezentacji, to też śmiało, nie krępujcie się. A więc tak, my jesteśmy generalnie takim software house'em, który tworzy dedykowane rozwiązania głównie dla branży administracyjnej, jak i właśnie dla tak zwanych ludzi biznesu, tak? Gdzie tutaj naszym głównym zainteresowaniem są marketerzy. Skąd to się w ogóle wzięło? Wzięło się to stąd, że zauważyliśmy, że ten rynek właśnie branży marketingowej, szczególnie tego marketingu online'owego, jest dosyć słabo, przynajmniej był jeszcze do niedawna, dosyć słabo zinformatyzowany, tak? Było dosyć niewiele systemów, natomiast na chwilę obecną, jak przejrzycie sobie rynek ten, to zobaczycie, że tych systemów jest już multum. Jest tego naprawdę dużo, tylko jest jeden mały problem. Jest jeden system do jednego zadania. Nie ma czegoś takiego, jest bardzo niewiele. Na rynku polskim praktycznie nie istnieją takie systemy, które oferują wszystko w jednym miejscu. Co jeszcze, że tak powiem, robimy oprócz iPresto? Takim naszym drugim korowym rozwiązaniem jest SEC Dispatch, czyli taka platforma do zarządzania, wspomagania dystrybutorów, na przykład w pogotowiach, tudzież w strażach pożarnych, tak. Generalnie wszystkie takie systemy, to jest taki system GIS-owski, który właśnie umożliwia nam zarządzanie na przykład karetkami. Oprócz tego mamy takie portalowe rozwiązania w stylu Insilesia czy InNews, to są takie newswire'y agregujące treści. No i oczywiście też wiele innych rozwiązań, ale tutaj nie będziemy teraz się rozwodzić na ten temat. Samo iPresto, co ono jest? To jest takie bardzo ogólne zdanie, platforma dla nowoczesnych i skutecznych marketerów, która posiada w jednym miejscu profesjonalne narzędzia. I kluczowym tutaj jest w jednym miejscu, tak? To jest to, o czym już wspomniałem. Mamy wiele narzędzi, na przykład do monitoringu mediów, tak? Mamy narzędzia do wysyłki mailingów, mamy narzędzia do zarządzania naszymi klientami, kontaktami. Natomiast zupełnie te narzędzia są trochę oderwane od siebie. Są próby różnych integracji tych systemów. Każdy z nich stara się udostępnić jakieś API, dzięki czemu można się z tym integrować i tak dalej. Natomiast to znowu jest, cały czas to są koszty, które są generowane przez to, że mamy 10 systemów. Wszystkie musimy zintegrować jeszcze do naszego jednego korporacyjnego wielkiego rozwiązania. Bo o ile tak rzeczywiście takie systemy sobie świetnie sprawdzają dla jakichś małych firmek, tak, jakichś jednoosobowych, dwóch, trzy, tak naprawdę bardzo małych firmek, które potrzebują na przykład tylko monitoringu, tak, jasne, one sobie wyklikają w prosty formularz, w necie dostaną od razu usługę i mają. Natomiast wielkie korporacje, do których my staramy się dedykować nasz produkt, niestety wolą mieć to wszystko w jednym miejscu. Znaczy niestety. Niestety dla nas, tak? Natomiast wolą mieć to wszystko w jednym miejscu, lepiej się tym zarządza, jest lepszy przepływ informacji i daje to dużo większe możliwości. iPresto generalnie składa się z wielu takich
modułów, natomiast nie jest to taka typowa modułowość, jak na przykład pamiętamy różne systemy nie, z zeszłego wieku, tak, gdzie mieliśmy systemy oparte o moduły, gdzie można było sobie te moduły włączać, wyłączać. Każdy działał niezależnie tak naprawdę. W Espresso każdy moduł jest jakby zintegrowany z całą resztą. To wszystko jest bardzo skorelowane i jedno bez drugiego tak naprawdę nie ma jak działać, tak? No tutaj jasne, możemy mieć tak, tutaj mamy, że zarządzanie kontaktami. Wszystko fajnie, tak? Mamy tak zwaną książkę adresową, tak? Mamy swoje kontakty, gdzie tutaj musimy mieć na względzie, że to nie są kontakty typu zebraliśmy 20 wizytówek, tak? 100, 200. Tu chodzi o kontakty, gdzie mamy na przykład jakiegoś dystrybutora słodyczy, który ma tych kontaktów w Polsce powiedzmy 500 000, 2 miliony, 3, 5, 10, tak? To już są troszkę inne ilości, to już troszkę inne wyzwania tutaj są. I to nie są takie kontakty, z którymi po prostu dzwonimy do nich i koniec, tak? My musimy oferować im różne usługi, musimy zarządzać nimi i musimy to robić dla wszystkich jednocześnie. Oprócz tego, tak jak tutaj mamy dalej monitoring mediów, czyli właśnie monitorowanie, co się dzieje, co mówią o naszej branży, naszej firmie, nie tylko w internecie, tak, ale też w tych mediach tradycyjnych, tak, czyli prasa, radio, telewizja. I tutaj właśnie to też jest dosyć istotne, ponieważ możecie znaleźć systemy, które mają monitoring mediów społecznościowych, monitoring internetu, tak, ale jak chcecie już monitoring prasy czy radia, no to już trzeba się zwrócić do kogoś innego. Więc my staramy się tutaj te wszystkie rozwiązania agregować w jednym miejscu. Co znowuż daje to, że dany marketingowiec, tak, tudzież w tym wypadku może być to nawet PR-owiec, wchodzi w jedno miejsce, loguje się do innego panelu i widzi od razu wszystko w jednym miejscu. Ma to pełny przegląd sytuacji w tym jednym panelu. No i tak właśnie dalej mamy ten APR, czyli całą tak zwaną sekcję prasową. Tutaj też jest to o tyle istotne, że w firmach przeważnie marketingowcy mają pewną korelację z PR-owcami, z tego względu, że ich zadania często są dosyć zbieżne. No i tutaj też wyszliśmy z założenia, że oni też powinni mieć swoje miejsce w naszym systemie, dlatego mogą tutaj właśnie też publikować informacje prasowe, co tak naprawdę spotkało się z dosyć przyjemnym dla nas zaskoczeniem, że ułatwiliśmy im pracę dosyć znacznie, ponieważ taki przykład, zazwyczaj jak PR-owiec pisze informację prasową, wygląda to w sposób następujący. Pisze całą tą treść, ma już gotową i potem zaczyna się to, co zajmuje mu najwięcej czasu. Wysłanie do 200 dziennikarzy tej treści, opublikowanie jej na swojej sekcji prasowej, wysłanie tego do PAP-u powiedzmy, jakieś inne portale. Na samym końcu jeszcze wrzuci to na Twittera, Facebooka. No i tak naprawdę to mu zajmuje bardzo dużo czasu. My stworzyliśmy takie rozwiązanie, które robi to tak naprawdę jednym kliknięciem, tak? On tworzy tą treść, klika publikuj i to już leci wszystkie te miejsca, które sobie raz zdefiniował. Bo to jest tak, że oni zawsze wysyłają to dokładnie w te same miejsca. Jest dana branża, dana firma, ona to zawsze robi w jednym samym schemacie. No i dalej mamy takie trzy dosyć grube tematy. Pozwolę sobie zacząć od tego środkowego, czyli direct marketing. No, nie, podejrzewam, że nikt sobie nie wyobraża dzisiaj jeszcze marketingu bez właśnie direct marketingu, czyli wysyłki e-mailingów, ale nie tylko. Wchodzi w ten skład je też wysyłka SMS-ów, wysyłka wiadomości głosowych. Oczywiście cała wysyłka jest odpowiednio przygotowana, znaczy nie wysyłamy tego po prostu do wszystkich, tak, tylko wybieramy sobie dynamicznie spośród naszej bazy na podstawie różnych kryteriów tą grupę docelową. To jest tutaj o tyle ważne, że to jest właśnie jeden z takich problemów, z którymi się borykamy. Mianowicie mając bazę 500 000 kontaktów, każdy z tych kontaktów ma cholernie dużo właściwości, to wybranie jakiejś konkretnej grupy
no nie ma z tym jakiegoś dużego problemu, tak? Wystarczy stworzyć odpowiedni formularz, odpowiednie metody zaimplementować i nie będzie z tym jakiegoś większego problemu. Gorzej, jeżeli dołożymy do tego konkretne zachowania. Czyli na przykład wyślij mailing do wszystkich, którzy są z Katowic i zapisali się na PHP Kona, tak? Super. Dorzućmy tutaj jeszcze większe utrudnienie i którzy przyszli na poranny wykład. No i tutaj musimy, jeżeli tylko takie informacje zbieramy, to tutaj dzięki naszemu systemowi będziemy mogli taką wysyłkę zrobić. Dalej mamy integrację, czyli tutaj głównie mając na myśli integrację, nie myślę tylko o systemach, z którymi my się integrujemy, czyli na przykład, nie wiem, SlideShare'em, tak? Ponieważ ludzie jak w firmach różnych używają tego narzędzia, my się tutaj z nimi integrujemy. No oczywiście tych narzędzi jest naprawdę dużo, natomiast tutaj głównie, co mam na myśli, to są systemy, które już działają w danej korporacji. Czy to jest jakiś CRM, z którego firma już nie może zrezygnować, bo go cały czas ma, więc nie pozostaje nic innego, jak się z tym zintegrować. Tak więc to też powoduje, że dochodzą pewne zadania do samego iPresso, które musi być realizowane. No i największy temat, który powoduje największe problemy wydajnościowe, marketing automation. Takie szybkie pytanie, kto z Was wie, co to jest marketing automation? Super, mamy parę osób. Otóż marketing automation polega na takim wielkim skrócie definiowaniu pewnych zależności, pewnych ścieżek użytkownika, dzięki którym coś się potem będzie wykonywać. Przykład. Definiujemy sobie, że wszystkie osoby, które zapiszą się na PHP Kona, przyjdą na nasz wykład i na końcu zadadzą fajne pytanie, to dostaną koszulkę, tak? My sobie takie coś definiujemy i to się dzieje już wszystko automatycznie dla wszystkich 400 osób, które mamy w bazie. No i oczywiście to możemy sobie takie schematy różne dostosowywać tak naprawdę do dowolnych potrzeb. Jak widzicie, jest w tym ogromny potencjał, ponieważ daje nam to ogromne możliwości, bo możemy stargetować tak naprawdę nasze działania do konkretnych osób zainteresowanych naszymi produktami, naszymi ofertami. Na przykład znowu weźmy sobie producenta czekolady, który ma jakąś tam stronę z jakąś tam aktywacją, gdzie można na przykład wprowadzać jakieś kody z opakowań. No i możemy sobie zdefiniować algorytm marketing automation, który nam będzie wysyłał maila do osób, które wprowadzą ten kod z podziękowaniem i tam dodatkową ofertą. I dla osób, które tą dodatkową ofertę pobiorą, system oznaczy ich odpowiednio w bazie i za miesiąc sprawdzi, czy wykorzystali tą ofertę. Jeżeli wykorzystali, to w tym momencie wyślę do nich kolejnego maila z podziękowaniem. Wyślę też maila, SMS-a do sprzedawcy, że taka oferta, tyle osób skorzystało z tej oferty i to wszystko dzieje się automatycznie. Daje to naprawdę spore możliwości, natomiast wiąże się to też z dużymi problemami. Jaka jest skala w ogóle naszego projektu? No więc tak jak się możecie domyślać, jest to projekt prowadzony w SaaS-ie. Obsługujemy wielu klientów w ramach tego jednego produktu. Kilkudziesięciu na chwilę obecną. Natomiast ta liczba cały czas rośnie i no tutaj liczymy, że będzie rosła cały czas. Natomiast co tutaj jest ważne, to nie są tacy mali klienci, to są naprawdę duzi klienci. Tutaj mamy właśnie przykład. Mamy klientów, którzy posiadają na chwilę obecną w bazie ponad 500 000 kontaktów, z czego tutaj należy zaznaczyć, to nie są kontakty, które po prostu są w bazie, tak jak mówiłem. To nie są po prostu nasza książka adresowa, to jest za mało powiedziane. Oni na tych klientach pracują, na tych użytkownikach pracują. Cały czas są jakieś wysyłki, jest sprawdzane ich aktywności, monitorowanie ich działań w internecie, jest tak zwana pełna inwigilacja, tak? Czyli wszystko, co można tylko wiedzieć, zbierać informacje o takiej osobie. Wszystko to jest gromadzone w iPresso
i wykorzystywane później do raportowania, tudzież do prowadzenia jakichś dodatkowych działań marketingowych. Dziennie jest wykonywanych dla jednego klienta około 13 tysięcy zadań. Ktoś ma pytanie? Tak, słucham. Czy mamy może jakiś mikrofon? Mikrofon. Będzie. Dojdziemy do tego spokojnie. Dokładnie dwa slajdy chyba. Mhm. Nie wielowątkowości, tylko wielozadaniowości. Nie używajmy tego nieprzyjemnego słowa. No więc dobrze, w takim razie. Tu macie przykłady takich zadań, które są wykonywane dziennie. Na przykład, tak jak mówię, ta wysyłka do 500 000 kontaktów, monitoring tych fraz w internecie, czy w innych mediach, synchronizacja z zewnętrznymi systemami klienta, no i bieżąca analiza tych wszystkich zadań, bieżących działań, a bieżąca analiza kontaktów. Jakie moje prognozy na najbliższy czas? To jest wielu klientów, którzy będą obsługiwać właśnie od 1 000 000 do 5 000 000 kontaktów aktywnych, dodajmy. Co się bezpośrednio będzie też wiązało z dodatkowymi możliwościami, czyli wzrostem ilości wykonywanych tych zadań dziennie. No, jakie technologie wykorzystujemy ogólnie w iPresso? No to korzystamy z Nginxa, Apache'a, Linuxa w dystrybucji bodajże Debiana. Nikt nie potwierdzi, Rysiu nie potwierdza. Okej, PHP, MySQL, oczywiście wykorzystujemy też SQLite'a, o którym będzie wspomniane później. Całe te wszystkie maszyny są postawione na Xen-serwerze. Oczywiście korzystamy też z pomocy Memcache'a i Zabbixa do monitorowania działań. Jak na początku wyglądała nasza konfiguracja? Wiadomo, mały projekt, zaczęło się od małego projektu, więc była jedna maszyna z kodem, z bazą, wszystkie akcje kronowe, wszystko było na jednej maszynie wykonywane. Natomiast jak się możecie domyślać, przyszedł jeden duży klient i to po prostu przestało mieć sens, tak? Takie to rozwiązanie nie miało zastosowania, więc tak naprawdę wydzieliliśmy wszystkie odpowiednie części na odpowiednie inne maszyny. Każda z funkcji miała teraz swoją maszynę, natomiast to, do czego zmierzamy, to żeby rozdzielić to jeszcze bardziej, żeby to było jeszcze bardziej skalowalne, każde poszczególne zadanie, żeby miało swoją maszynę, ponieważ te zadania stają się naprawdę tak duże, że bez takiego rozwiązania są duże problemy z wydajnością. No i teraz przejdziemy do pierwszego case study, czyli przetwarzanie danych w tle. O jakich ilościach w ogóle mówimy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że mamy bazę 400 tysięcy kontaktów, to taka baza powoduje przyrost w jednej z tabel około 6 000 000 rekordów w przeciągu kilku miesięcy. Natomiast to nie jest tak, że to są po prostu takie pojedyncze małe wpisy, ponieważ każdy z tych wpisów jest skorelowany tak naprawdę z kilkoma innymi wpisami w innych tabelach. Czyli na przykład mamy osobę, która wpisuje ten kod z tego opakowania na naszej stronie, to się wiąże z jakąś tam aktywnością. To, że ona wejdzie na stronę, kliknie w to, kliknie w tamto, odbierze maila, otworzy go, kliknie. Wszystko, co tylko się da, tak naprawdę jest przechowywane w bazie i służy do późniejszego analizowania. Tak jak mówię, każdy rekord właśnie jest powiązany z innymi elementami w systemie. No i oczywiście danych cały czas przebywa, ich nigdy nie będzie ubywać i cały czas będą wykorzystywane tak naprawdę wszystkie te informacje, łącznie z tymi historycznymi, więc, że tak powiem, odkładanie ich gdzieś na bok też nie jest jakimś specjalnym rozwiązaniem. No i jakie jest nasze główne wyzwanie było tutaj? To przygotowanie raportu, który będzie zawierał taką analizę. Nie wiem, czy korzystacie czasami z Google Analyticsa na przykład. Tam jest taki fajny raport, który pokazuje, jak ludzie przechodzili po konkretnych stronach, tak? Czyli, że wszyscy weszli sobie na stronę główną, 10% z nich przeszło na stronę, tam, jakąś tam jedną podstronę, 90% na drugą, spośród tych na inne i tak dalej. No i dokładnie coś takiego chcieliśmy przygotować w oparciu o te aktywności, czyli na przykład jakie aktywności zostały wywołane przez wysłanie mailingu, więc jaka ta ścieżka wyglądała. Ogólnie, jeśli chodzi o analizę, no to analiza wymagała sprawdzenia, jak każdy kontakt się zachowywał z osobna i potem połączenia tych
tak zwane stworzenia grup kontaktów, które miały podobne zadania, jaka sekwencja tych aktywności po kolei wychodziła z każdego, tak? Oczywiście wszystko to musiało być w jakimś tam danym obrębie czasu, no i wiadomo, te aktywności mogły się różnić, że ten zrobił tego dnia, ten następnego, ale dalej to mogło trafić jako zgrupowane do danej analizy. Co musieliśmy zrobić? No bo wiadomo, taka analiza, no jak to analiza, no to nie może, jakby użytkownik to kliknął, tak, no wiadomo, tak czy siak będzie musiał poczekać, no bo trochę jest jednak tego przetwarzania danych. Na co wpadliśmy? Nie zrobimy po prostu on klik, że od razu dostanie rozwiązanie, tylko pych, wrzucamy ten proces w tło. Dzielimy na odpowiednie paczki, odpalamy tyle procesów, ile możemy, ile mamy dostępnej obecnie na maszynie i monitorujemy, na jakim etapie po prostu dana analiza jest ukończona. No, akurat w tym wypadku korzystamy z memcache'a, w memcache'u przetrzymujemy informacje, kiedy dana analiza już jest gotowa, to po prostu pobieramy i wyświetlamy to użytkownikowi. Oczywiście jak już raz taka analiza się wytworzy, no to bez sensu, żeby to generować jeszcze raz, tak? Więc tak samo ponownie memcache. Przechowujemy to przez bodajże chyba dzień, taką analizę. I tyle, jeśli chodzi akurat o ten case. Jeśli chodzi o dalszy rozwój, no to na pewno w naszym systemie mogą się pojawić kolejne takie analizy. To co w związku z tym możemy dalej zrobić? Wydzielić kolejne maszyny tak, żeby poszczególne analizy trafiały na konkretną maszynę i reszta systemów nie była obciążona. Oraz co jeszcze można spróbować, to wstępnie obrabiać te dane już wcześniej, żeby dana analiza po prostu jak najszybciej trafiła do użytkownika. Jakieś pytania co do tego? Jeszcze nie wiem, jeszcze z tym się nie spotkaliśmy, żebyśmy mieli z tym problemy. Obecnie mamy 8 maszyn bodajże, się dobrze kojarzę. Nie. Mieliśmy takie pomysły, żeby to postawić na Drupalu, ale niestety... Nie wyszło. Nie wyszło. Natomiast jak ktoś chce spróbować, tak, to... Nie no, Windows, Drupal. No. Po przerobieniu to jest od około 5 do 15 minut. Coś tak, takiego. No, jeżeli tu mówimy właśnie o tej bazie, która ma ponad 500 000 kontaktów, tak? Gdzie i ten tych takich bardzo aktywnych kontaktów, gdzie naprawdę sporo tych danych jest zbieranych. Natomiast zanim przeszliśmy do właśnie tego wydzielenia tych na wiele procesów, żeby to przetwarzać równocześnie w kilku procesach na raz, to potrafiło to trwać około godziny nawet. Kolejnym case study, jaki się spotkaliśmy przy naszym systemie, jest to aktualizacja wielu baz jednocześnie. Ogólnie o naszej strukturze. Każdy klient ma jedną bazę, która zawiera, wiadomo, konkretne dla niego dane. I ta struktura sama w sobie jest identyczna, tak? Różni się tylko ilością danych, to jakie kto ma kontakty itp. Co do tego jest jedna baza, która, tego się nie znalazło niestety na slajdzie, bo jedna wspólna baza przetrzymująca informacje na temat klientów, żeby tym po prostu można było dla nas w łatwiejszy sposób zarządzać. I tak, jeśli chodzi o samą aktualizację bazy, wykorzystywaliśmy tak nasz wewnętrznie ustrukturyzowany plik XML, który był wykonywany dla każdej bazy z osobna.
Wiadomo, tam było odpowiednie wersjonowanie na tagi, jakie wchodziły na bazę, które trzeba update'y wrzucić itp. Z podziałem na zapytania, które wymagają aktualizacji struktury albo dodania jakichś danych, no bo wiadomo, najpierw musi być struktura, żeby dane dodać. Z czym się spotkaliśmy? Na początku, tak może trochę głupio, mieliśmy jeden skrypt, który aktualizował każdą bazę po kolei. Jak pomyślicie sobie teraz, to bez sensu, tak? Tak, tym bardziej, że musicie jeszcze mieć świadomość tego, że tak jak mówiłem, tak mamy kilkudziesięciu klientów, to baz danych tak naprawdę mamy dużo więcej, ponieważ jest sporo kont testowych, które udostępniamy różnym klientom, też tudzież naszych do testów i tak dalej, i to wszystko też musi być aktualizowane, więc to też wydłużało cały ten proces. No, więc jak już kolega wspomniał, też był pewien problem, że w wypadku, gdy wiadomo, przy którejś bazie wystąpił problem, no to trzeba się jakoś zabezpieczyć przed tego typu sytuacjami. Czy to tam były błędne SQL-e, czy coś trafiło śmieciowego, no to nie może być takiej sytuacji. Więc generalnie, no, to co powiedziałem wcześniej, jeszcze jest jedna ważna rzecz, że w naszym systemie staramy się, żeby usługa była, wiadomo, na czas update'u jak najmniej niedostępna, bo wiadomo, ten pewien fragment czasu musimy sobie wydzielić na aktualizację baz danych, żeby klient nie mógł wchodzić. W tym czasie musieliśmy to usprawnić, żeby to, no, klient nie czekał 2 godzin, godziny na to, żeby po prostu jego baza, która jest parę SQL-i, się aktualizowała nie wiadomo ile. Mam pytanie, na odpowiedź, na które podejrzewam czekają wszyscy. W jaki sposób to robicie? No właśnie do tego zmierzam. Więc tak, no to przyspieszę w takim razie, skoro niecierpliwie niektórzy czekają. Co zrobiliśmy? Został napisany skrypt, oczywiście w PHP, no bo jak żeby inaczej, który pobiera dalej w sumie listę baz do aktualizacji i odpala, w zależności od tego, ile mamy dostępnych zasobów, tyle skryptów, ile może, z listą baz, które mają być zaktualizowane. Wtedy to wszystko dzieje się w tle i podczas... Każdy taki skrypt, wiadomo, ma tam swoją paczkę, więc to jedzie tyle, ile jest odpalone, tyle razy szybciej mamy załatwioną sprawę aktualizacji baz. Tak? Dodatkowo, co zrobiliśmy, żeby zabezpieczyć się przed ewentualnymi błędami i niepowodzeniem na czas aktualizacji? Zrobiliśmy coś takiego, że zastosowaliśmy snapshoty maszyny na czas przed update'em. W wypadku, gdy update się nie powiódł, coś takiego że zrobienie takiego snapshota trwa szybciej niż zwykłe MySQL dumpy. Dwa, czas przywracania tego jest względnie szybszy. O wiele niż, wiadomo, przywracanie dumpów baz danych. I tak właśnie... No, czas skryptów nam się skrócił około 60% przy obecnym obłożeniu, jakie mamy klientów. No i w pełni zaczęliśmy wykorzystywać sprzęt, żeby, no żeby, wiadomo, podczas aktualizacji jednej bazy to tak się ślimaczy i tak nie wykorzystuje do końca zasobów. Jakieś pytania co do tego jeszcze? Mam nadzieję, że w tym przypadku aktualizacje baz danych używacie też transakcyjności. Tak, i tak, jasne. Okay. Dobra. No to dalej lecimy. Czyli procesy działające w tle. Jak się domyślacie, w naszym systemie, tak jak prawdopodobnie w większych systemach, zadania muszą być,
jakieś zadania są wykonywane cyklicznie raz na jakiś czas, tak? Więc w tym wypadku pierwsze takie podejście, no to zadania cykliczne, wiadomo, cron. Nie do końca, ale o tym powiem w trakcie. Co mieliśmy za problem? Z każdym klientem, wiadomo, rosła liczba zadań, jakie trzeba było wykonać, więc skutkowało to w przypadku użycia krona dużym skokowym zużyciem zasobów. Biorąc pod uwagę, że co minutę przynajmniej się o to odpalało, no to było to tragiczne dla serwera, tak? No bo zdarzało się tak, że po prostu nie można się było dostać. Tak, natomiast tutaj bardzo ważne jest to, że to był taki skokowy wzrost, ponieważ nawet jeżeli założymy, że mieliśmy co minutę jakieś tam zadania odpalane, to w przypadku, kiedy te zadania po prostu trwały bardzo krótko, to mieliśmy w tej konkretnej minucie wzrost o 100%, tak, 100% zużycia całych zasobów, natomiast przez pozostałe, powiedzmy, nie wiem, 50 sekund były luzy, tak, nic się w ogóle nie działo. Co spróbowaliśmy zastosować w naszym rozwiązaniu? Spróbowaliśmy zastosować demony, tak? Jest taka biblioteka, pewnie to po niektórym znana, jak System Demon. Ktoś zna, w ogóle korzysta? Mało. A zachęcamy. A w przypadku takich problemów naprawdę się przydaje. Co pokrótce, o co chodzi z demonami? Demon to jest tak jakby, no wiadomo, normalny proces systemowy, który zbiera jakieś zadania i je wykonuje, tak? Wiadomo, zazwyczaj demony są w różnych innych językach, a w PHP tak rzadko się spotyka. No ale biorąc pod uwagę, że nasza firma zajmuje się PHP-em, no to takie rozwiązanie jest dla nas najbardziej jednak elastyczne, no bo wszyscy znają PHP u nas, tak? I mogą to rozwijać, mogą to dalej robić. Co jest dużą zaletą takiego też rozwiązania? Poprzez zastosowanie demonów, znaczy tak, rozłożyliśmy sobie parę demonów w zależności od tego, jakie operacje miały wykonywać. Na przykład część związanych z analizami, część związanych z na przykład wysyłką direct marketingu, część stricte pod marketing automation. No, tego można sobie wydzielać odpowiednio, ile się chce. Co więcej, zrobiliśmy jednego demona, który tak jakby zarządza kolejkowaniem tych wszystkich zadań, jakie te inne demony mają robić. Ta kolejka jest u nas zapisana w YAML-u z odpowiednimi czasami, kiedy co ma się wykonać, czy dane akcje mają być powtarzalne, czy na przykład, czy jeśli się nie wykonało, to czy ma powtarzać, czy znowu dodawać do kolejki. Całą tą kolejkę demony szczytywały sobie z SQLite'a, którym to przetrzymujemy informacje na temat, kiedy dana akcja się zaczęła, kiedy skończyła, jaki jest jej status, czy może coś dodać, czy nie może dodać. Jest to dość akurat szybkie, jeśli chodzi o taką obsługę prostych zadań i kolejkowania tego. No, dzięki temu też właśnie, jak już wspomniałem, mogliśmy wszystkim tym zacząć bardziej zarządzać i pomogło nam to w ogarnięciu tych wszystkich zadań dla klientów. Dodatkowo, dzięki demonom mogliśmy to sobie obsłużyć z pomocą socket serwera, tak zwane intenty, czyli na przykład jak klient zamówi jakąś frazę do monitoringu, no to fajnie by było, jakby coś już od razu miał. No to pyk, pchniemy akcję do socket serwera i on to dodaje do demona i w przeciągu paru sekund ma już jakieś tam, wiadomo, dane. Tak. No, jakie mamy kategorie zadań, to już wcześniej wspomniałem. Dalej. To już też opisałem akurat.
Aha, dodatkowo jeszcze, bardzo fajnym narzędziem, jakie przydaje się do monitoringu pracy demonów, jest takie rozwiązanie Monit, dostępne na każdego Linuxa, dzięki któremu możemy po prostu w każdym momencie restartować, zastopować ich akcje i monitorować, czy ile chodzą. No takie proste statystyki. No, bardzo nam to w tym momencie usprawniło zarządzanie tym wszystkim. To dzięki temu osiągnęliśmy. No na pewno zasoby były bardzo lepiej wykorzystywane. No, nie było już takich skokowych momentów. Wiadomo, maszyna z demonami, no, zostało to wydzielone oczywiście na oddzielną maszynę, żeby też nie zażarło Apache, nie nic. Mogliśmy w jednym czasie wykonywać wiele operacji dla wielu klientów, a nie tak jak poprzednio przy Kronie, że to jednak trochę tam trwało i nie było takiej wielozadaniowości. No i mamy to możliwość wywoływania akcji na żądanie, czyli te intenty, które wcześniej wspomniałem. I to już chyba tak pokrótce tyle, żeby nie przedłużać. Jakieś pytania? Czy podejrzewam, że to pytanie będzie miało wiele osób na sali. Jak zrozumiałem, kolejka na YAMLu? To znaczy plik, nie kolejka na YAMLu, tylko tak jakby harmonogram zadań na YAMLu. Przepraszam, trochę źle to sformułowałem. To w takim razie szczerze, jak wasze rozwiązanie jest lepsze od chociażby AMQP, Girmana, czegoś bardziej standardowego? Szczerze? Znaczy, powiem tak. Nie wiem, ale jest własne, tak? To jest oparte o nasze własne doświadczenia, więc... A to jeszcze jedno pytanie. Jak sobie poradziliście z czyszczeniem zasobów w demonach? Czyszczenie zasobów, no ansety i co jakiś czas restart demonów, żeby zwolnił zasoby. Przynajmniej raz dziennie podczas w nocy jest zwalniane. Dobra, a ja mam takie pytanie w takim razie, gdzie tutaj u was w trakcie całej tej prezentacji mogliśmy zobaczyć coś konkretnego na temat wielozadaniowości, bo tutaj na razie z tego nie wynika nic. Zamiast kronów napisaliście sobie demony, gdzie każdy z nas może takiego demona napisać w 5-10 minut, ale nie widać tej wielozadaniowości, tak? Bo przynajmniej ja nie widziałem jak na razie. To najlepiej by to było zobaczyć na żywym systemie, przyznam się szczerze. No to zapraszamy. Internet jest dostępny. Jakieś jeszcze w międzyczasie pytania? Ja mam pytanie. Mianowicie też zacząłem się bawić tym, używając ten PHP demon, tak, ale przerzuciłem się na Supervisor D, który po prostu uruchamia normalne procesy CLI PHP. Ma wiele dużo zalet. Przede wszystkim wykorzystuje ten sam plik INI zarówno do konfiguracji Supervisor D procesu, jak i do konfiguracji samego konfigu procesu. Ten pliki INI Supervisor D można za pomocą czytać normalnie tą funkcją PHP odczytywania INI, czy to już nie pamiętam jak się nazywa. Można je umieścić w jakimś katalogu, który Supervisor D odczytuje. Też jest całe monitorowanie z linii poleceń Supervisor CTRL i można tam zrobić status, restart, restart all, można grupę zrestartować procesów. Do tego jest jeszcze API dostępne do PHP i można sterować tym z poziomu strony webowej. Jest w ogóle strona nawet webowa, na którymś tam porcie otwiera Supervisor D. Dlatego uważam, że to jest lepsze rozwiązanie niż bawienie się w demony. Okej, sprawdzimy to rozwiązanie. Myślę, że zawsze cenna uwaga jest warta, tak? Tak próbowałem zrozumieć waszą architekturę na podstawie tego, co mówiliście i tak trochę się pogubiłem, czyli jeśli pojawia się u was jakiś spory klient, to wy wydzielacie osobną maszynę nawet do niego? To jest pierwsze pytanie. I drugie, w jaki sposób, jakby to powiedzieć, realizujecie centrum sterowania wszystkim? Bo maszyny, odpowiednie workery jakoś sobie radzą, ale co tak naprawdę nimi wszystkimi zarządza? Co jest centralnym mózgiem?
Cześć, cześć Mariusz. Znaczy my to jesteśmy większą grupą chłopaki, jak częścią sprzętową w ogóle nie zajmują. Także ja postaram się odpowiedzieć, bo faktycznie ta architektura nie była tu prawie w ogóle narysowana, ale też nie chcemy odkrywać wszystkich kart. Generalnie wszystko jest zwirtualizowane właśnie korzystając z Xena. I to nie jest tak, że nowy klient to musi być nowa maszyna. Chodzi o to, żeby wykorzystać wszystkie zasoby, które mamy, sprzętowe, rozdzielając je zarówno na tych klientów, którzy są bardzo obciążeni, ale też nie dedykując konkretnej, nawet wirtualnej maszyny do klienta, który praktycznie chwilowo nic nie robi, bo wtedy marnujemy zasoby. Dlatego te rzeczy, które dzieją się cyklicznie w tle, one są wydzielone do jednego sprzętu zwirtualizowanego, który zajmuje się obsługą tych wszystkich procesów. Natomiast wszystkie inne usługi działają na innych wirtualnych, przepraszam, serwerach, które jesteśmy w stanie o tyle skalować, że jeżeli potrzebujemy dołożyć nawet do nowego klienta, który wykorzystuje bardzo intensywnie monitoring i dojeżdża nam chociażby tą część apaczową, kolejny serwer czy też maszynę, która to obsłuży, żeby pozostała część systemu działała, to mamy taką możliwość dzięki rozdzieleniu tego w ten sposób. Okej, ale moje pytanie dotyczyło czegoś innego. Załóżmy, na sali złamało się krzesło, ktoś spadł. Okej. Ktoś z widowni idzie do Luksusa, Luksus idzie do Darka. Wiadomo, że trzeba iść do Darka, żeby to krzesło po prostu było naprawione. Co z tego, że wiemy, gdzie są krzesła, jak po prostu trzeba to w jakiś sposób pozarządzać? W jaki sposób u was jest to wszystko po prostu zarządzane? Ale mówisz o zarządzaniu samym środowiskiem wirtualnym, czy już o zarządzaniu i monitorowaniu konkretnych procesów, które się dzieją w systemie? Bo inaczej, jak powiedzmy wchodzę na waszą stronę, przydzielam zadanie. Z którego miejsca to wszystko się dzieje, że następuje to, 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 to i to? Nie to, że wirtualka jest na tej maszynie, na tej, na tej. W porządku, to stricte dotykamy właśnie tych elementów demonowych, które tym zarządzają. Czyli krótko mówiąc, wszystkie rzeczy, które dzieją się w czasie rzeczywistym, działają sobie normalnie po prostu, tak jak to w aplikacji PHP-owej są przetwarzane i wynik jest od razu. Natomiast wszystkie rzeczy, które trafiają albo mają trafić w tło, dzięki intentom albo tym cyklicznym zadaniom, które są uruchomione w cronie, po prostu trafiają do tej części systemu, która realizuje kolejkowanie i odpowiednie wykonywanie ich i otrzymywanie wyników. I jest to jeden demon, który zarządza wszystkimi czynnościami, które się dzieją na podstawie zadanej konfiguracji. Czyli on wie, jak ma obsłużyć dany intent, który przychodzi z systemu. Jeżeli chodzi o architekturę, jak to wygląda, no to klient sobie klika, idzie zwykły request do serwera, który jest przetwarzany na Apache'u, najnormalniej w świecie, PHP-owo. Teraz w zależności od tego, czy klient od razu ma dostać wynik, to trafia to po prostu na wyjście po przetworzeniu danych i widzi, a jeżeli nie, to przetwarzany jest, przekazując przez socket serwerem właśnie do tego demona, który zarządza wszystkimi tymi akcjami, które dzieją się w tle i dzięki temu to odpowiada się, układa się odpowiednio do tego, jak zostało skonfigurowane, czyli że ta akcja ma się wykonać w pierwszej kolejności, wynik ma być zwrócony i jest zupełnie też niezależny proces, który to czyta i serwuje klientowi. Czyli jeżeli raport został przygotowany, to on zostaje o tym poinformowany i może sobie go zobaczyć. Ja może prostsze pytanie. Mówiąc o bazach, mówicie o bazach w sensie biznesowym, czyli chodzi o bazę klienta, czy mówicie o bazie w sensie technicznym? W sensie takim, jak wygląda u was architektura baz danych? No generalnie, no to mówiąc baza, mam na myśli faktyczną bazę danych, tak? Czyli stricto techniczne. No bo wiadomo, w bazie masz tam różne informacje przetrzymywane, więc... Czyli każdemu klientowi zakładacie po prostu oddzielną... Tak, każdy ma oddzielną, bazę. Niezależną od innych klientów bazę. Okej, dzięki. Co do tego scenariusza, który tutaj się pojawił, znaczy czy tam marketing automation, tak. Bo to, co mi tak brakuje, zupełnie patrząc na to pierwszy raz, to jest czasu na tym. Jest, czy pobrał plik, ale nie wiem, ile miał czasu na pobranie pliku. To już mówię o sobie. To, co tutaj tak wam na szybko wyklikałem, tak, to jest naprawdę mega podstawowy, prosty algorytm, tak, który zakłada, że wybieram sobie jakąś tam grupę początkową, wysyłamy im mailing i czekamy n czasu na pobranie pliku, tak? Tutaj później konfigurujemy sobie każde poszczególne te elementy, tak? Czyli tutaj definiujemy na przykład, ile czasu mamy czekać, aż ktoś to pobierze, tak? Tam możemy, nie wiem, czekać godzinę, dwie, trzy, tydzień, miesiąc, tak? W zależności od tego, jaki mamy cel.
Natomiast, no tak jak mówisz, tak, jest pewien, musi być pewien okres czasu, po którym stwierdzimy, że on tego nie zrobił, tak, żeby właśnie przeszedł na tą dalszą ścieżkę i żebyśmy mu wtedy wysłali wiadomość SMS. Natomiast co tutaj jest ważne, to to, że to nie jest wyślij wiadomość e-mail, sprawdzaj, czy ludzie pobrali pliki i po miesiącu wyślij im powiadomienie, tak? Nie, to się dzieje w momencie, czyli w momencie, kiedy my wysyłamy wiadomość e-mail, sprawdzamy, czy on pobrał tą naszą ofertę, którą mu tam wysłaliśmy. Jeżeli tak, to w momencie, kiedy on pobrał, to tam powiedzmy z 5-minutowym opóźnieniem wysyłamy mu intenta na powiadomienie na Facebooka. Słuchaj, masz tutaj jeszcze dodatkowy kupon promocyjny, bo skorzystałeś z naszej oferty. No dzięki. A jeszcze jakieś takie warunki wejściowe, na przykład... No, bo generalnie to jest przypadek marketingu, ale same scenariusze mogą być jasne, wykonane jasne. Gdziekolwiek, nie? Więc... Jeżeli chodzi o sam element początku, tak, czyli wybieramy te osoby do... tak naprawdę, która osoba ma wejść, to może nawet pokażę wam to na... Tutaj mamy akurat tego typu formularz, natomiast jest jeszcze drugi, który bardziej rozbudowany, który też można wykorzystać właśnie, no, już wam pokazuję. Tutaj sobie definiujemy kolejne kryteria, oczywiście z sumą, tak, lub tam alternatywą, gdzie możemy sobie wybrać poszczególne atrybuty, tak, kontaktów, czyli takim prostym atrybutem jest imię, tak, nazwisko i tak dalej. Natomiast co jest ważne, to to, że mamy coś takiego, my to nazwaliśmy dynamiczne atrybuty, czyli każdy klient może w każdej chwili dodać sobie jakieś dodatkowe właściwości tego kontaktu. Ja wiem, że to teraz wam się pewnie wydaje takie trywialne, nieoczywiste, nie? Przecież no, to można wszędzie zrobić, tak? Otóż zdziwilibyście się, ile jest systemów, które są w wszystkich korporacjach, w których dodanie na przykład, nie wiem, numeru buta do osób w CRM-ie, to jest projekt na 2 miliony euro. I naprawdę polecam wam, jak będziecie tworzyć różne aplikacje dla korporacji, żebyście zwracali uwagę na tego typu rzeczy, bo jak wy im powiecie, że dołożenie takich rzeczy, które oni de facto dokładają co jakiś czas, to zaoszczędzicie 2 miliony euro za każdym razem, to oni zrobią, jak to jest możliwe, tak? To nie jest projekt na 3 miesiące, w którym się jeszcze zmieniają założenia, bo jednak nie numer buta, tak, tylko numer drugiego buta, numer skarpetki, tak? To jeszcze tak, sorry, że tak ciągnę. Bo to są takie atrybuty dodawane, rozumiem, ręcznie, gdzieś tam sobie ktoś pisał wartość. Ręcznie, tudzież... wyliczanych, nie wiem, klient jest bogaty, czyli mogę sobie zrobić scenariusz, że, nie wiem, wydał w ostatnim okresie więcej niż tak jest, ileś tak jest, dokładnie tak. Tego typu. Dokładnie tak, właśnie to, do czego zmierzałem, tak? Tutaj mamy, raz to mamy właśnie te atrybuty, gdzie są też oczywiście takie atrybuty dynamiczne, typu na przykład wiek, tak? Gdzie no tak naprawdę my nie zbieramy, żaden klient nie zbiera wieku, tak? Oni zbierają datę urodzenia i na podstawie tego my już to wyliczamy. Natomiast mamy jeszcze oprócz atrybutów, mamy, tak, my teraz mamy w systemie nazwane działanie aktywności. Działanie to jest coś, co klient robi, czyli na przykład wysyłka e-mailingu, czyli tam możemy sobie wybrać wszystkich, do których wysłaliśmy e-mailing w lutym. Dowolny e-mailing, tak, jakikolwiek, ale zostało coś zrobione w lutym. Natomiast aktywności to jest to, co właśnie klienci zrobili. I tutaj o ile jest dosyć mała lista na tym koncie akurat, bo tutaj są takie podstawowe, które system zbiera z automatu, natomiast przez API tak naprawdę można przekazać cokolwiek. I teraz jeżeli jakaś, powiedzmy, agencja marketingowa robi dla tej dużej korporacji jakąś tam aktywację, jakąś tam stronkę z promocją, to na tej stronce jest milion aktywności, tak? To wszystko można przez API tutaj ładować i w takich scenariuszach później, które wcześniej pokazałem, można właśnie zdefiniować, że jeżeli ktoś tam wpisał kod, to w tym momencie coś robimy, tak? Dzięki. A jeszcze, czy ten interfejs można sobie gdzieś przeklikać? Zobaczyć? Demo nie jest tak łatwo dostać. Jest to nasza taka polityka, natomiast jeżeli byłbyś tym zainteresowany, to zapraszamy po wykładzie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Ja zadam jeszcze jedno pytanie, bo skoro to są oddzielne bazy, to owszem, oczywiście macie te dodatkowe atrybuty, ale jeśli na przykład coś zmieni się w aplikacji, dorobicie nową funkcję, że nie wiem, dorobicie nową tabelę, w jednej tabeli dodacie nowe pole, to jak radzicie sobie z migracjami tego na wszystkie tak jakby bazy klientów? Czy odpalacie na przykład jakiś system migracji na karty baz, czy w jaki sposób to robicie?
To znaczy, mamy akurat tak odpowiednio przygotowane zapytania, żeby jak na przykład są takie rzeczy jak dynamiczne atrybuty, to wiadomo, dane każdy ma inne, tak? Ale strukturę możemy zmienić ewentualnie na wszystkich. Więc przygotowujemy po prostu zapytania tak, żeby na wszystkich klientach poszło to sprawnie. No nic więcej w tym wypadku. Ja rozumiem, ale chodzi mi o to, jak radzicie sobie z zmianą samej bazy. W sensie aktualizacją struktury na przykład. Bo ja rozumiem po prostu pytanie dosłownie. Te dynamiczne atrybuty, o których tutaj była mowa, to nie jest zmiana struktury bazy. Baza jest tak stworzona, że wszystkie te dynamiczne elementy, a jeżeli chodzi o samą strukturę bazy, to każdy klient ma identyczną. Czyli krótko mówiąc, jeżeli projekt się rozwija i dochodzą nowe funkcjonalności, to nawet jeżeli klient z nich nie skorzysta, to przy kolejnym update'cie, który leci na produkcję, są aktualizowane wszystkie bazy i wszystkie bazy co do struktury są 1:1. Nawet jeżeli ten klient z tego nie skorzysta. I to właściwie jest trochę nasze wygodnictwo, ale z drugiej strony jest to jedyna możliwość, żeby to utrzymać w ten sposób. A akurat to rozdzielenie per baza jest super istotne z powodów dziwnych prawnych w naszym kraju i dla klientów również, bo oni w każdej chwili mają ten komfort, że to jest tylko ich baza, że tam są tylko ich dane. Nawet jeżeli ktoś postanowi z jakiegoś powodu zachcieć te dane, czy ich kopię, to wie, że to jest per baza i to jest oddzielone. Natomiast jeżeli chodzi o aktualizację, no to tak jak było to omawiane, że przez to, że tych baz jest dużo, niektóre są bardzo duże, a szczególnie niektóre tabele mają wielomilionowe rekordy jeszcze poindeksowane, więc zmiana struktury samej bazy to jest wyzwanie, tak? Bo my dążymy do tego, żeby w ogóle nie wyłączać systemu na czas aktualizacji, bo to jest bardzo uciążliwe, dlatego że o ile wszystkie rzeczy, które tam sobie ludzie wyklikują w czasie rzeczywistym, no to nikt nie klika o trzeciej, tak? W nocy i możemy sobie robić aktualizację. Natomiast jeżeli działają usługi, które są oparte o API, które właściwie działa 24 godziny na dobę i one są też w czystej teorii oprogramowane tak, żeby ewentualnie kolejkowały rzeczy, które nie mogą się wykonać, bo jest aktualizacja. Natomiast no, dla dobra klientów dążymy do tego, żeby to zminimalizować, albo najlepiej, żeby nie było w ogóle sytuacji, kiedy aplikacja chwilowo nie działa, bo jest aktualizowana. Natomiast z tymi bazami jest o tyle problem, że zmiana struktury tabeli, w której jest 100 milionów rekordów, zajmuje czasami 3 godziny. Jednej bazy, a tych baz jest kilka. Stąd właśnie ta wielowątkowość, czyli krótko mówiąc, na tyle, na ile nam zasoby sprzętowe pozwalają, puszczamy tą aktualizację tej bazy, czyli zmianę struktury równolegle, tak? Czyli oczywiście na tyle, na ile sam MySQL jeszcze na to pozwoli, już pomijając to, że to się dzieje właśnie wielozadaniowo, przez wiele procesów jest realizowane. Natomiast każdy klient ma identyczną bazę i dążymy do tego, żeby to zostało utrzymane. Nawet jeżeli z jakichś elementów w tej bazie nie będzie korzystał, bo nie wiem, bo ma taki abonament, a nie inny, albo po prostu niszczy sobie tej funkcjonalności. Okej, jeszcze dwa pytania. Jak duże macie pokrycie kodu testami i jak wygląda u was cykl Continuous Integration? Wróciło to do mnie. No, przyznam się szczerze, jeśli chodzi o pokrycie kodu testami, to jest około naprawdę 5-10%, tak? Naprawdę małe. Z bólem serca. A jak wygląda u was cykl wydawniczy? Nie wiem, korzystacie z jakiegoś Jenkinsa, który ma określoną procedurę wdrożenia nowej wersji produktu na działającą produkcję? To bardziej chyba do ciebie. Tutaj nie jest tak prosto, jakby się wydawało. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stwierdzić, robimy update, nie wiem, raz na kwartał, tak? Do nas przychodzi klient i stwierdza, że potrzebuje jakąś ekstra funkcjonalność, tak? My to analizujemy, sprawdzamy, o faktycznie to by się przydało większej ilości klientów, czyli możemy to wrzucić generalnie wszystkim, tak? I tutaj staramy się w tym momencie zaplanować, ile nam to zajmie, sprawdzić wszystkie możliwości, zaprojektować tą funkcjonalność, stworzyć, wdrożyć, przetestować i tak dalej. Natomiast ważne jest to, że my tak naprawdę stwierdzamy, kiedy będzie update na podstawie tego, kiedy to jest potrzebne klientowi, tak? Czyli klient mówi, że on to potrzebuje na za miesiąc, to sorry, ale my musimy wszystko zrobić, żeby to było na za miesiąc, tak? Bo za tym idą, jak sobie możecie wyobrazić, tak? Dosyć spore koszty i czy to dla klienta, tak, co jest fajne dla nas, tudzież właśnie na odwrót. I tak to wygląda, tak, niestety. Ja chyba znowu zrozumiałem lepiej pytanie. Jeżeli chodzi o,
jeżeli chodzi o procedurę tego, jak są wdrażane rzeczy na produkcję, to mamy swoją wewnętrzną. Nie korzystamy do tego z zewnętrznych narzędzi, tylko mamy po prostu ją ustaloną, czyli kolejność jest następująca. Już pomijając ten fakt, że funkcjonalności pojawiają się albo jeżeli my o tym decydujemy, ale najczęściej wychodzą od klientów, tak? Czyli przychodzi klient i chociażby warunkiem jakimś brzegowym, żeby on w ogóle stał się klientem końcowym, jest to, że ta funkcjonalność musi powstać. Więc to jest jakieś tam koło zamachowe. Natomiast sam proces aktualizacji w takich skrótowych krokach przebiega w ten sposób, że jest to analizowane, zapada decyzja, że będzie realizowane, jest wdrażane na wersję tak zwaną deweloperską, która cały czas funkcjonuje w środowisku 1:1, takim jak produkcyjne, jest testowane na wersji deweloperskiej i dopiero wtedy, kiedy przejdzie te wszystkie kroki, jest oficjalna decyzja, żeby puścić to na produkcję. Sam update produkcyjny, czyli cały ten proces aktualizacji, czy to bazy danych, czy to kodu, czy w zależności od potrzeb, tak, czasami jest to tylko baza, czasami kod, czasami obie te rzeczy, a czasami jeszcze jakieś kwestie przy okazji robione dotyczące całej infrastruktury, to mamy do tego wewnętrzną procedurę, która krok po kroku mówi, że robimy to, jak się nie udało, to koniec, tak, revert, wracamy, trudno, nie udała się aktualizacja, siadamy, coś się stało, tak? Coś nie zadziałało, musimy to sprawdzić, dlaczego na dywie działało, na produkcji nie zadziałało. Czyli ten proces nie jest zarządzany przez żadne zewnętrzne narzędzie, mamy do tego nasze wewnętrzne procedury, które sobie wypracowaliśmy właściwie na podstawie doświadczeń. Znaczy, i się ich trzymamy. Chodzi mi bardziej o klucz do tej prezentacji, bo na przykład jeśli chodzi o tak rozbudowane środowiska, to sam proces update'u aplikacji, już nieważne jak często się odbywa, jest dość mozolny i po prostu w wielu miejscach może coś pójść nie tak. I chodziło mi właśnie o to, żebyście przybliżyli, w jaki sposób to robicie. Na przykład, nie wiem, zatrzymujecie wszystkie nody, przegrywacie od nowa i startujecie. To oczywiście jest wariant pesymistyczny, ale mi chodzi bardziej o coś takiego życiowego. No to życiowo wygląda to, już zakładając, że mamy sytuację, w której mamy sprawdzony, przetestowany dewelopersko nowy tak, czy też, nie wiem, nową funkcjonalność, która musi wejść na produkcję. Odbywa się to tak, że jest ustalone oczywiście wcześniej i klienci są o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, że tego i tego dnia nastąpi aktualizacja, co oczywiście jest ubrane marketingowo tak, że dostajecie dzięki temu to i w ogóle super, hiper rzeczy. A w praktyce po prostu, jak już jest ta decyzja o tym, że działamy, to ustalamy godzinę najczęściej nocną, zbieramy się razem, siadamy i nie jest tak, że zatrzymujemy całe środowisko. W takiej standardowej wersji wygląda to tylko w ten sposób, że wyłączamy sam frontend dla klientów, żeby nie był dostępny, czyli krótko mówiąc, odcinamy tylko ten element, który wpuszcza klientów bezpośrednio do systemu, ale tych, którzy klikają tak jakby po systemie. API jest tak stworzone, żeby sobie poradziło z tą sytuacją i później w miarę możliwości aktualizujemy w odpowiedniej kolejności usługi. Zaczynamy od przeprowadzenia tych testów aktualizacji na bazie danych, czyli wrzucenia wszystkich zmian, a następnie aktualizujemy kod. Uruchamiamy jeszcze produkcyjnie, zanim klientom włączymy całe środowisko, sami po tym klikamy, sprawdzając te konkretne funkcjonalności, właściwie korzystając z tych samych scenariuszy, które były w wersji deweloperskiej. Jeżeli wszystko działa, puszczamy dostęp do aplikacji. No i trzeba było tak od razu. Staram się zrozumieć pytanie. Ktoś jeszcze? Pytania? Tam z tyłu. Z ciekawości, bo tam zaznaczyłeś, że używacie Xena, bazy też trzymacie na wirtualkach? Jak rozumiem, snapshoty są po to, żeby robić snapshot bazy? Tak, obecnie wszystko jest zwirtualizowane. Serwery bazowe również, natomiast snapshoty nie są realizowane na całych maszynach, tylko realizowane są na LVM-ie, na samym zasobie, który jest dopięty jako storage do MySQL-a. Coś jeszcze? O, widzę, taki napis się pojawił, dziękujemy za uwagę. Dobrze, to może zróbmy sobie troszeczkę przerwy do tej 16, bo widzę, że tutaj tematyka chyba się wyczerpała z tego, co rozumiem, jeżeli już nie ma więcej pytań. Spotykamy się o godzinie 16. Tak jak to zapowiedziałem wcześniej, jak będą zamiany, to będzie ta zmiana naniesiona na agendę na stronie php.pl. I tak właśnie będzie o godzinie 16, to znaczy Richard Miller będzie tutaj na dużej sali, natomiast na małej będzie Michał Mackiewicz na temat związany z PHP i geografią.
Także zapraszam o 16.